Panie prezesie, takie pytanie krótkie. Bo powiedział pan, że ludzie, którzy aktualnie rządzą Europą, chcą doprowadzić do zerowego wzrostu gospodarczego. No doprowadzili. Ale po co? Bo oni się boją, że jeżeli nie będzie zerowego wzrostu, to zabraknie stali, zabraknie węgla, zabraknie ropy, zabraknie powietrza, zabraknie wody i wszystkiego nam zabraknie. Oni są przekonani, bo oni czytali te raporty. Słuchajcie, ja te raporty Klubu Żydowskiego, niech pani Ania mnie przypilnuje, to trzeba zeskanować, dać je do internetu, żebyście przeczytali te raporty, bo oni wierzą w te raporty do dzisiaj. Raporty Klubu Rzymskiego to było 50 profesorów, którzy ręczyli, że za 10 lat, jak się będziemy rozwijać, to się zabraknie. Oczywiście minęło 10 lat, to były lata 60. Ten Klub Rzymski. Oczywiście niczego nie zabrakło, wszystkiego było coraz więcej, ale ci idioci, którzy rządzą teraz Europą, oni w to wierzą nadal. Jeśli nie można, wtedy akurat jeszcze nie doszło do tego, ale teraz na pewno już dojdzie. Otóż ja mówię, słuchajcie, na pewno nie zabraknie, bo jeżeli wydobędziemy stal, to ona zostaje na ziemi. Jak ona jest w starym samochodzie, zardzewiałym, no to jest jeszcze lepsza stal niż ta w rudzie żelaznej pod ziemią, prawda? Jeżeli mówią, że zabraknie dwutlenku węgla, mówimy tlenu, nieprawda. Jak będzie więcej dwutlenku węgla, to co będzie? Rośliny, tak? Przecież chyba w szkołach uczą. Co potrzebuje roślina do wzrostu? Słońca, ciepła i dwutlenku węgla. Czy jak się zwiększy ilość dwutlenku węgla w powietrzu, to zwiększy się ilość roślin. Pamiętacie, jak było w Jurzej, prawda? Paprocie rosły wtedy takie gigantyczne, bo było dwutlenku węgla i ziemia wróciła do normalności. One zeżarły ten dwutlenek węgla, przerobiły na swoją masę, z tej masy zrobił się węgiel, my teraz nie korzystamy, prawda? Ziemia jest w stanie równowagi od milionów lat i byle facet nie jest w stanie rozpieprzyć tej ziemi, spokojnie. Prawda? Jeden wybuch wulkanu Krakatau wyrzucił do atmosfery więcej gazów cieplarnianych niż ludzkość zdążyła od początku świata stworzyć. Jakoś się Ziemia od tego nie rozpieprzyła, prawda? Więc spokojnie, nic się nie stanie, Ziemia jest w stanie równowagi, niczego nam nie zabraknie, spokojnie. Jak ludzi będzie za dużo, to jakaś epidemia wystąpi i część wymrze. Już to żeśmy trenowali. Spokojnie, proszę Państwa, natura już o to zadba. Ci ludzie się nazywają zieloni, są zwolennicy ochrony środowiska, a kompletnie nie wierzą w środowisko. Nie wierzą w to, że środowisko jest homeostatem, że ono samo dba o siebie, że ono utrzymuje samą równowagę. To nie wierzą. No bo to są zieloni, to są tak naprawdę niedojrzali czerwoni. To jest ten problem. Proszę bardzo.